Siemaneczko. Siódma rano, jak co dzień, muszę ciągnik umyć po nawozie, ale najpierw muszę zatankować myjkę, bo już jest pusty zbiornik z paliwem. O, tutaj wyłączył. Och, teraz poczekać trzeba. Za mało nalałem poprzednim razem, czy jak? Tak szybko, no, trochę mycia było. A zobaczę, ile litrów weszło. Udo, pieni się. Dobra, wystarczy. 13. Jeszcze coś tam było. Nie było do końca puste. Dobra. Wczoraj miałem ten oto strój kuchenny. Dzisiaj musiałem już ubrać tradycyjny. Za dużo trochę mycia jest. Dobra, wszystko jest połączone tutaj na 50 stopni. Za dużo nie będziemy grać, bo to jest ciągnik, to żeby farba nie odpadła. Jak większe zabrudzenia są, to wtedy tam 60, 70 stopni, a nawet 80 stopni. Ale to wtedy więcej paliwa pobiera, nie? Przy nagrzaniu wody. No dobra, tutaj trzeba zamknąć, żeby woda nie wpadła do środka. Jeszcze powłączać. A dobra, jeszcze to, no w sumie można włączyć. Akurat naleci woda. No może 55 ustawię. Dobra, 55 będzie git. Wyłączyło się. Wam nie pokazałem, jak jest zabrudzony ciągnik, bo tak dosyć konkretnie, nie? Trzeba będzie wszędzie dojść, ładnie go domyć. Na mostach wszędzie tutaj jest grubo, grubo. Felgi, żeby się błyszczały, to podstawa. No, nawalone. Ciężko się myje taki już zleżały brud, bo to jest naszej ziemia zleżała, nie? Już od poprzedniego jeszcze jak obornik woził. Tutaj jeden gospodarz wynajął go, ten ciągnik, dla siebie tam, żeby wynawozić pole. A ja muszę myć. Jaka to polityka, powiedzcie. No nic. Ważne, że robota jest.
Pójdzie wszystko. Najpierw to rotacyjną dyszą, koła umyję i felgi. I tam, gdzie są metalowe, takie grubsze rzeczy, jak rama, czy tam tył, tylny most, no to tutaj umyję tą rotacyjną dyszą, nie? Ale maska, szyby, lusterka, to założę to już zwykłą dyszę, żeby ten strumień wody nie był taki mocny. Mimo, że jest regulacja na dyszy, to zrobię to dyszą mniej agresywno, nie? Żeby po prostu nie uszkodzić jakichś tam rzeczy. Lecę dalej z tematem.
right, I don't know. Say what hurts the most, oh, I tried staying calm. Will you take it personal? All these wiring sharks are making ground. It's way too hard to call. No i koziołek umyty, tak się błyszczy. Dobrze jest zlać na koniec strumieniem wody takiej luźnej. Wtedy opłukuje całość z tego piasku takiego, co taki nalot się robi po karczerze. Wszędzie ten piasek jest, nie? Niby się myje karczerem, ale nie domywa się do końca. Taki jest osad. Tak to elegancko teraz wygląda. Tam jeszcze coś? Nie. No i tak na razie, tak nie pikumbelum, tylko tak, żeby ten z grubsza błoto zeszło z niego, nie? Ładnie wygląda. Jo, może być. No i teraz trafi pod dach i będzie stał do następnej pracy. Będzie czekał. No i to tak tu się odbywa cały czas. Jest wożenie nawozu, obornika, a potem jest mycie maszyn. I tak na okrągło cały rok.